się z Wami bardzo serdecznie na naszym kanale. W ten przepiękny dzień, super słoneczko świeci, my wyruszamy do sklepu. A wiesz po co? Po wodki do lodów. Aha, no tak, bo dzisiaj rano Ci mówiłam o tym, że chciałabym zrobić domowe lody. Czy nam się uda? Nie wiem, ale marzę o tym, żeby były tęczowe, jednorożcowe. Tak bym je nazwała. Mam nadzieję, że wyjdą. Dajcie znać, czy Wy już kiedyś robiliście takie lody w domu. My chyba kiedyś, nie? Dawno temu. Jeden raz. Truskawkowe. I wtedy nam wyszły, a teraz zrobimy z przeróżnych owoców. No. Tylko czy my mamy te takie pojemniczki na lody? Mamy. Na pewno mamy? Tak. To musimy ich poszukać, a Wy trzymajcie za nas kciuki, żeby nam te lody wyszły i pamiętajcie też zostawiać subskrypcję na naszym kanale, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego naszego kolejnego filmu. Jak widzieliście, Oliwia poszła, wydaje mi się, że do kuchni szukać pewnie tych pojemniczków. Czy to prawda? Jestem ciekawa, czy znajdzie, bo jeżeli ich nie mamy w domu, to będziemy musiały pojechać gdzieś do Pepco albo do Teddy. Nie wiem, gdzie by mogły być takie pojemniczki. Opowiadaj, co się kryje za Twoimi pleckami. Szybciutko mi tutaj mów. Aj, coś tutaj już wystaje. Uf, na szczęście mamy te pojemniczki i one są w takim klimacie morskim. Są różne, o, żółwie, rybki, nawet jest konik morski, czyli konik morski będzie mój. Nie, ja go wybieram, bo jest tylko jeden. Ej, nie, bo są dwa. Tutaj też? Tutaj. Okej, to jakoś się podzielimy. Tylko tych pojemniczków mamy 8, ale na razie zrobimy po prostu mniejszą ilość, bo nie wiemy, czy te lody będą dobre. Na i zrobimy tacie niespodziankę, jak wróci do domu z pracy, będzie totalnie zaskoczony, bo on się nie spodziewa, że my chcemy dzisiaj robić takie pyszności. To zakładamy buty, lecimy do sklepu, musimy nakupić bardzo dużo owoców. I jak znamy moją Oliwię, na pewno jeszcze zajrzymy na plac zabaw, bo jest śliczna pogoda, bez tego się nie obędzie. Wyszłyśmy ze sklepu i kupiłyśmy banany, truskawki, borówki, mandarynki i kiwi. Chyba wystarczy, chociaż Oliwia mi mówi, że tych kolorów tęczy jest więcej i ja nie wiem, co mam zrobić, bo tutaj już nie ma... No jeszcze jeden. No ale nie ma już więcej owoców w naszym warzywniaku i co ja mam teraz zrobić? Jeszcze fioletowy jest. Ale fioletowy powstanie z borówek. No trochę. Chociaż będzie może bardziej niebieski. No, bardziej taki niebieski. To teraz mi powiedz, czy wracamy do domu, czy jeszcze gdzieś idziemy? Może... Do innego sklepu? No. Okej, to ruszamy dalej. Jeszcze musicie to zobaczyć, jakiego mam kota, który chodzi po murku. Jesteś już gotowa, żeby iść dalej, czy będziesz sobie tutaj siedziała? Ale wieje, zimny wiatr. Powiedz mi, kto bierze nasze zakupy, ja czy ty? Wiedziałam. Bo ja nie będę w stanie utrzymać tego. Jak nie będziesz w stanie tego utrzymać? Zobacz, to nie jest takie ciężkie. Spróbuj. Au. Ściemniasz. Nie, nie ściemniam. Najlepszym sprzętem na placu zabaw jest dla Oliwii huśtawka. Pierwsze co robi, to zawsze idzie się bujać. Ale wysoko. No wysoko? Trzymaj się. Powiem Wam szczerze, że ja już bym się bała. Naprawdę. A dzień dobry, słucham Panią. A dzień dobry. Jak się Pani nazywa? Oliwia. A ile Pani ma lat? 5. A czy lubi Pani lody? Lubię. A czy lubi Pani koty? Lubię. A czy lubi Pani gofry? Średnio. Dziękuję za wywiad. Czy ja mogę tutaj wsiąść? Możesz. A czy będziesz kręciła się wolno, czy szybko? Jak szybko? Ja nie chcę szybko. Dobra, ja się trzymam. Zaraz będzie mi się w głowie kręciło. O rany, jak ja nie lubię karuzeli. A już za szybko jest, stopuj. To teraz poproszę. O, tak jest wystarczająco. Zdecydowanie tak. A dasz radę zeskoczyć? Nie, bo już mi się w głowie kręci, naprawdę. Poczekam, aż się zatrzyma. O, Oliwia zeskoczyła, a ja jeszcze tutaj jestem.
Oj, nie zdążyłam, chciałam pokazać, jak ci się tu mieni twój jednorożec. Założyłyśmy bluzę, bo nie jest aż tak ciepło, także coś trzeba mieć z długim rękawem. Mam do ciebie pytanko. Wracamy już do domu? No. Ale jesteśmy już bardzo długo. To kiedy my zrobimy te lody? Wieczorem chyba, co? Zostałyśmy same na placu zabaw. Wszystkie dzieci sobie poszły, tylko my tutaj siedzimy. Oliwia znowu zaczyna mnie huśtać. Znowu łobuzuje, a ja tego nie chcę. Chciałam sobie tak w spokoju posiedzieć w słoneczku. Nadchodzę. I ja widzę, że ty już mi tutaj podjadasz owoce. Coś widziałam, że ruszasz tak buzią. U nas jest godzina 19, my dopiero wróciłyśmy z tego placu zabaw. Oliwia była tam kilka godzin, już myślałam, że będziesz tam spała. Serio. Włosy już ci się troszeczkę rozwaliły, ale nie będziemy ich poprawiać, szkoda czasu. Bierzemy się za robienie tych lodów jednorożcowych. I ja już umyłam truskawy, pokroiłam kiwi w kawałeczki, mamy borówki, które pięknie pachną, i banana. Do tego Oliwia już zdjęła kapturki z tych oto foremek. I zobacz, jak myślisz, co to jest za sprzęt? Nie pamiętam jego nazwy. Nie pamiętasz, jak się nazywa? To jest blender i nim będziemy wszystko blendować. Ja go podłączę do kontaktu, tylko się nie bój. O! I uwaga, uwaga! Straszne, czy nie? A gdzie to się będzie? Tutaj, na to pomarańczowe. Przetestowała Oliwia. Na szczęście się nie boi. Ja będę kontrolowała, żeby nie stała jej się krzywda, bo wiadomo, że tutaj są takie ostrza i nie wolno dotykać paluszkami. Także działamy. Miseczki mamy. I może, wiesz co, wezmę kamerę do ręki, tak będzie prościej. Zaraz zobaczymy, czy sobie poradzisz. Najpierw wybierz owoc, jaki byś chciała użyć. Ten owoc będzie na samym dnie, czyli jak lód potem wyjmiemy z foremki, to on będzie na samej górze. Truskawy? Tak? To weź miseczkę, wrzuć kilka truskawek do środka. Nawet nie wiem ile, bo w sumie mamy bardzo wąskie te pojemniczki, to tutaj dużo tego nie będzie. Jeszcze bym dała z 5. W międzyczasie, jak Oliwia wrzuca truskawy do miski, to Wam przypomnę, że jeżeli macie ochotę coś do nas wysłać, to tutaj na dole wklejamy Wam dane do naszego paczkomatu. Tam, gdzie numer telefonu, wpiszcie swój, a do nas przyjdzie powiadomienie na e-mail, że idzie do nas paczucha. I teraz, jakbyś mogła, to zejść z tego krzesełeczka, położymy miskę tutaj, bo mamy krótki kabel. I zastanów się, czy Ty będziesz to robić, czy ja, miksowanie owoców. Ja. Ty. To weź na razie maszynę do ręki. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Musimy zmiksować na gładką masę. Oliwia jest załamana, bo zobaczcie, co się stało ze ścianą. Kurczę, odbija mi się tutaj mój cień, ale wszędzie są takie czerwone kropki. Wygląda to jak krew, także biorę szybko ścierkę, wycieramy tą ścianę i przeniesiemy się do kuchni. Tam zblendujemy wszystkie owoce. I pokażemy Wam, co dalej będziemy z tym wszystkim robić. Jesteśmy z powrotem, wszystko ogarnęłyśmy, posprzątałyśmy i tudum, tudum, tudum. Już wlewamy? Tak, możesz już wlewać. Tyle wyszło masy z kiwi w kolorku zielonym. Bardzo mamy mało masy borówkowej. Chyba ktoś zjadł borówki albo po prostu kupiłam ich za mało. Tutaj mamy masę bananowo-mandarynkową i Oliwia ma truskawkową. I po prostu musimy to wszystko ponakładać warstwowo, a później włożymy to do zamrażalnika. I ciekawa jestem, ile będzie to się musiało chłodzić, ale myślę, że ze 2 godzinki. Hej, nie, 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 ta łyżeczka była od czerwonego. Nic się nie stało. Widzisz, każda szklanka ma swoją osobistą łyżeczkę. Bardzo dobrze ci idzie, już widać pierwsze kolory. Ja sobie myślę, że takie lody to jest też super pomysł na prezent, na przykład na dzień mamy, bo już się zbliża takie święto, więc jeżeli macie taką możliwość, to możecie też poprosić swojego tatę o pomoc i stworzycie takie pyszne lody, na pewno wasza mama się z nich ucieszy.
Nie wiem, czy dzisiaj będziemy testować ich smak, czy dopiero jutro. To wszystko zależy, kiedy one się zamrożą. Najwyżej... To jest taka galaretka? Jak dzisiaj nie da rady, to jutro rano będziemy je próbować. To nie jest galaretka, to jest po prostu zmiksowana borówka. Teraz zakrywamy. Właśnie mamy jakieś dwie sztuki, które nie chcą wejść, wiesz? To chyba jedna. Chyba akurat na to trafiłaś, a ja zobaczę, czy ja dam radę. O, moje weszło. Kolory są fajne. O, proszę bardzo. Trochę za dużo mamy może masy truskawkowej, ale to nic. Ja akurat lubię lody truskawkowe, a ty? Nie też. O, udało się, proszę. Ja ci będę podawać. Jeszcze mamy jednego wieloryba. I wkładamy to wszystko do zamrażalnika. Teraz masz czas dla siebie. Kochani, mamy kolejny dzień. U nas jest poranek, Oliwia zaraz idzie do przedszkola, więc musimy się pospieszyć. Przetestujemy specjalnie dla Was lody. Najpierw Oliwia próbuje. Ale dobre. No nie, ty masz konika. Ja miałam mieć konika morskiego, za to ja mam o takiego wieloryba. Truskawka jest pyszna. Jestem ciekawa, jak ci będzie smakował ten kolor bananowy. Ten smak bananowy, nie kolor. I co, pyszne? Polecasz? Zróbcie sobie sami takie lody w domu, tym bardziej, że one są bez cukru. U nas jest piątek. Już się Oliwia ubrudziła. Zaraz się przebierzemy. U nas jest piątek, wy to zobaczycie jutro w sobotę o poranku. Oliwia pójdzie do przedszkola, ja szybko zmontuję ten filmik i już. A, jeszcze muszę posprzątać i zrobić zakupy i wziąć się za pracę, bo mam dzisiaj dużo pracy. Mam nadzieję, że ty będziesz miała... Już widzę, że sok tutaj się... Aha, tak, już się trochę rozpuszczają, bo ja je wyjęłam z 5 minut temu. Zajadamy, nie będziemy przedłużać. Dzięki, że z nami byliście. Pamiętajcie zostawiać nam łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa, całusy 102. A, jeszcze pamiętajcie o dzwoneczkach. Mówiłam. Dobra.